stycznia w niedzielę na Suwalskiej Arenie po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wystąpi wielu lokalnych wykonawców, takich jak dzieciaki z przedszkola Little Star, Beciaki, Suwałki Gospel Chór, Sentimental Journey Band oraz zespoły Case, Pancer Małpa, Sól oraz utalentowana wokalistka Sandra Prychotczenko. Zapraszamy! Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Kochani, kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach. Kolejny finał, w którym z przyjemnością, wielką radością biorę udział. A brałem udział we wszystkich finałach, które się odbywały do tej pory w Suwałkach. Od początku, od pierwszego, kiedy organizowaliśmy koncerty w muszli koncertowej, w starym urzędzie wojewódzkim, tam gdzie teraz uczelnia jest, organizowaliśmy licytacje wspólnie ze Stanisławem Tymem, miałem przyjemność prowadzić licytacje w kinie Bałtyk. Tam się odbywały też finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dzisiaj kolejny finał, w którym zbieramy do puszeczki już 30 i mam nadzieję, że zaangażowanie naszych kolegów, koleżanek, mieszkańców, współmieszkańców naszego miasta i regionu przyniesie taką kwotę, że będziemy dumni z naszych wielkich, wielkich, czerwonych, soczystych serc. Zachęcam do udziału w koncertach w arenie, gdzie będą śpiewały moje dzieci, moje beciaki, między innymi piosenkę, którą stworzyłem na chyba drugi nasz suwalski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Serca Blues, której tekst, jeśli masz serce z lewej strony, to nie bądź głąb i wrzucaj pieniążki. Chcielibyśmy zaprosić Was na 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który będziemy organizować przy współpracy z biegunem 4x4 Suwałki oraz Stowarzyszeniem Suwalski Offroad Suwałki 4x4 na naszej żwirowni przy ulicy Krasickiego. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować naszemu prezydentowi, panu Czesławowi Rynkiewiczowi, za udostępnienie nam żwirowni. Co nas czeka? Od 12 czekamy na wszystkich chętnych, którzy będą chcieli poczuć trochę adrenaliny zamkniętej w koniach mechanicznych. Tak, będziemy wozić. Będziemy wozić po żwirowni wszystkich chętnych za wrzutkę do puszki. Zapraszam. W ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Stowarzyszenie Aktywni Suwalczanie organizujesz po raz czwarty turniej badmintona par deblowych i mieszanych. Turniej odbędzie się w dniu 28 stycznia. Wszystkich chętnych zapraszamy. Wpisowe do turnieju to będzie wrzutka do puszki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od wielu lat firma Elektromil, oczywiście ja też, cała załoga, wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Od lat z moją rodziną i firmą Betonex wspieram WOŚP. Dlaczego? Bo chcę, bo lubię, bo to jest dobre i potrzebne i łączy ludzi. Dołącz, zagrajmy razem. Całym serduchem wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bronisław Oźnialis, Resa Europa Service. Kochani, 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Super cel, popieram bardzo. Przekazuję to zaproszenie na sesję, na licytację. Moje zdjęcia są bajkowe, magiczne. Zapraszam serdecznie, Malwa Photography. Cieszymy się, że rodzinna firma ASPI może wesprzeć 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tworzę, pracuję, mieszkam w Bolciach, gmina Wyżajny. Przekazuję swoje dzieła na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazywam się Roman Szeliga. Zajmuję się historią. Zawsze wspieram Jurka Owsiaka. Moim zdaniem przyszłego noblistę podarwuje tą figurkę Jaćwinga własnoręcznie zrobioną.
30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w reżimie sanitarnym w związku z panującą pandemią COVID-19. Prosimy mieszkańców, publiczność o zabranie ze sobą maseczek, odbędzie się dezynfekcja rąk, także wszystko będzie zgodnie z przepisami. I prosimy bardzo, nie zapomnijcie wrzucić do puszki, bo chcemy przebić zeszłoroczną kwotę.